Siemanko, witam was bardzo serdecznie, moi diabelni przyjaciele. Ja jestem Defista, oto kolejny odcinek serii Modny Survivor. Trochę się tu pozmieniało, jak widzicie, piękne firanki w oknach, tutaj mamy krzesełeczko, fotele, kanapy, tu też fotele, kanapy, lodóweczka. W lodóweczce jeszcze nic niestety nie ma. Tu mamy świetny kran z wodą, jakbym miał wiadro, to byście zobaczyli, jak to działa, ale niestety nie mam. A jak wyjdziemy przed domek, to mamy piękną dróżkę i mamy co? Dzwonek. Super, dzwonek jest świetny. O, jeszcze tutaj mamy dla ptaszków takie, żeby sobie mogły pić wodę. Nie mam pojęcia po co, ale bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze dodałem not enough items, ponieważ craft guild mi się troszeczkę psuł. Dlatego stwierdziłem, że lepiej będzie korzystać z tego. Dobra, ale nie przedłużamy, nie przedłużamy. Jak widzicie, mam tutaj 5 windmilli. To będzie do elektrowni wiatrowej. Będzie bardzo ładna elektrownia wiatrowa, ale stwierdziłem, że przydałoby się ich trochę więcej. Tak więc tak. Co potrzebujemy, żeby zrobić windmilla? Generator. Żeby zrobić generator, potrzebujemy refined iron i iron furnace. Albo nie, o, machine bloki. Machine block potrzebujemy tak, dobra. Okej, dobra. Czyli będziemy potrzebowali troszeczkę przepalonego ponownie żelaza, ale myślę, że tutaj powinno być, bo niestety te piece nie wykorzystuję tylko ich do robienia jedzonka, a też do przepalania sobie żelaza. Genialne. O, i nie wiem z czego to wynika, ale trochę mi się chyba coś tu zepsuło z Industrial Crafta, ponieważ, no jak widzicie, takie dziwne rzeczy się dzieją. Ile bym tego chciał? Chciałbym 5 kolejnych windmilli, czyli byśmy potrzebowali 5 razy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 razy 8 to jest 40. Czyli tak, to weźmiemy sobie tutaj. Nie tak. Dobra. Zrobimy tak. Tutaj 10, tutaj 10. No. 10 i ostatnim pieczyku też będzie 10. Co byśmy potrzebowali? Jeszcze byśmy potrzebowali dużo kabli. Ale dobra, kable za chwilę. Najpierw zobaczmy jeszcze ile, co trzeba zrobić, żeby mieć solar panel. Bo wiem, że to też daje dużo energii. Szkło, coal dust. To mamy sporo. Generatory kolejne byśmy potrzebowali. Czyli znowu będziemy potrzebowali przepalonych tych machine bloku, czyli kolejny. Dobra, czyli musimy jeszcze ich więcej przypalić. Trochę ich tu mamy. Zrobimy sobie tak. Dobra, niech będzie to 20. Nie mylimy się, nie mylimy się. Niech tu się przepali, ich też 20. Okej. Pójdziemy teraz sobie zrobić kable w czasie, kiedy to się przepala. I co bym mógł wam powiedzieć tak ogólnie? Siemanko wszystkim, jestem Defisto. Bardzo się cieszę, że jest was tak dużo, ponieważ bardzo mnie to cieszy. Tak się robiło kable? Tak się robiło kable. Ale na ile nam to starczy, nie mam pojęcia. Pyk, pyk, tyk i tyk. Jak widzicie, trochę mało gumy mam. Robimy tak i tak, czyli po 4. Tyk, tyk. I pyk. 25 kabli. Holender, no niewiele, niewiele. Ale jakoś się kable jeszcze robiło z żelaza. Jak się robiło kable z żelaza? To jest dobre pytanie. How far cable? Tylko czy ja mogę sobie tak z niego normalnie korzystać? On jest jeszcze nieizolowany, więc trochę kiepsko. Nie, to nie będziemy kombinować nawet. Po co w ogóle będzie tam elektrownia i gdzie będzie ta elektrownia? No, elektrownię mam zamiar zrobić za domkiem. Nie wiem, czy będzie widać, ponieważ mam mały render distance. No, nie widać, oczywiście. Brawo, Defisto, brawo! Zaraz zobaczycie. O, tam na tym wzniesieniu sobie zrobimy elektrownię. Tam na górze. Dlaczego tam? Nie wiem. Chcę, żeby tam było, bo tam będzie dosyć na tyle daleko, że nie będzie nam hałas przeszkadzał, tak więc całkiem nieźle, bo głupio by było teraz nagrywać. Genialny dzwonek. Głupio by było nagrywać, jakby cały czas było takie. Dobra.
Tu widzę, że nam się... to nam się przepaliło. Reszta nam się przepala jeszcze. To nam się przepala. Przyda nam się też tin. Tak, tin nam się też przyda. Badboxów mamy, ohoho, dosyć dużo. Więc zrobimy trochę porządku. Tak, tego na razie nie potrzebujemy. Tego też nie. Patyków nie potrzebujemy. Redstone nam się przyda, ale mam go dosyć tutaj dużo, więc weźmiemy sobie połowę z tego. Wow, przesadziłem. Dobra, nieważne. Never mind. Jak działa lodówka? Nie mam pojęcia, ale tam jest, że można wrzucić sobie fuel, paliwo. Ale nie wiem po co. W ogóle nie dokończyłem, po co nam będzie elektrownia. Elektrownie nam się przydadzą, żeby mieć o wiele więcej materiałów, żeby sobie robić... Co ja chciałem robić? Właśnie, będziemy potrzebowali, żeby zrobić z kompresora bodajże, kompresor albo ekstraktor, żeby robić dużo gumy. Okej, najpierw będziemy potrzebowali dużo machine bloków. Dużo. 3, 4, 5 na pewno, bo to jest na te windmille. I na solar panele potrzebujemy. Ile nam tu będziemy mieli? Raz, dwa... Tylko dwa? Coś za mało. Musiałem coś jeszcze zostawić tam. Więc się wrócimy. Na górze jeszcze nic nie zrobiłem, ale to spokojnie, jeszcze przyjdzie czas. Jeszcze serii nie kończymy, jeszcze dużo przed nami. 5. Jeszcze coś się powinno przepalać chyba. Serio? To wszystko? Serio? Kurdełe. Może gdzieś coś zostawiłem. Tu nic nie zostawiłem niby. Iron furnace. No nic nie widzę. No dobra, nieważne. Zadowolimy się tym, co mamy obecnie. Wiecie, na początku elektrownia nie będzie jakaś wielka. Ja to sobie tak robię tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, nie zrobimy tego. Ja tą elektrownię robię teraz tylko tak, żeby wam pokazać. Potem poza wizją to sobie już tak ładnie to udoskonalę. Ale zobaczmy, co potrzebujemy. Tak, chcemy zrobić najpierw te windmille. Windmill, potrzebujemy generator. Żeby zrobić generator, potrzebujemy... A, widzicie, kurde. A nie, dobra, machine bloki, furnace i bateria. Bateria! Battery. Tin, dobra, i kabel. Czyli potrzebujemy tak. 5 tego, to będziemy potrzebowali 5, raz, dwa, trzy, cztery, 5 baterii będziemy potrzebowali. Tyk. Kurczę, to kabli nam zabraknie. No ale, no dobrze. I będziemy potrzebowali kamień, żeby zrobić sobie zwykłe piece. Ale pięknie nam idzie dzisiaj. Musiałem usunąć tego craft guida, ponieważ nie wiem z jakiego powodu, ale dużo przepisów, nazwijmy to, nie wiem jak to ładnie nazwać, po prostu nie było, nie wiem, na baterii na przykład w ogóle nie było i trochę to się robiło irytujące. 3, 4, 5, no dobra. Trochę się to robiło denerwujące, ponieważ ciężko się to robiło. Co, serio? I teraz będę potrzebował niby jeszcze więcej tego żelaza. Windmill. Ale zwykłe potrzebujemy teraz. Zwykłe żelazo mam. Dobra. I oto, moi drodzy, powstaje elektrownia wiatrowa. 3, 4, 5 i pięknie. Dobra. To nam wystarczy. Teraz zobaczmy ten solar panel, jak zrobić dokładnie. Myślę, że odcinek będzie dosyć długi, ponieważ jeszcze zanim tutaj to wszystko zrobię, to trochę nam zajmie. Generator będziemy potrzebowali. No i dupa, no, będziemy musieli przepalić więcej tego żelaza. Zwracamy na górę. Musiałem coś źle policzyć, ale nieważne. Wszystko jest w najlepszym porządku. A weź przepal to wszystko. Może coś tu zostało jeszcze? Nie. Czyli tak. Będziemy potrzebowali jeszcze Coal Dust. A żeby zrobić Coal Dust,
What? W maceratorze musimy węgiel przepalić. A węgiel mamy, może... Kurde, nie mamy węgla nigdzie. Musimy podwęcić trochę z pieca. Oby starczyło. Ale oczywiście w maceratorze jest generator, a w generatorze też nie ma węgla, więc musimy wziąć jeszcze więcej. Ciężkie jest życie industrial craftowca. Ale co to dla nas, moi drodzy, co to dla nas? Tu mamy magazyn, jeszcze oczywiście nic w nim nie ma. A tu jest takie małe, potajemne, nie przejście, tylko... Wiecie co? Pomieszczenie. Tego na razie nie. O! Tu też trochę żelaza nam zostało. Fajnie, fajnie. Coś tu jest ważnego? Nie, oczywiście tylko tu jest kamień, ale... Kamień jest teraz nam najbardziej niepotrzebny, najbardziej zbędny. Noc nadeszła. Teraz aż strach wyjść. Tym bardziej, że... O kurde, jedzenie nam się kończy. Znaczy, głód. Pieprzymy kurczak. Om, niom. Dobra. Przepala się. Okej. Okay. W sumie przydałby się jakiś crafting table tutaj, bo biegam w tej, we w te. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, czyli na dwa jeszcze nam starczy. Hops. Teraz nam starczy na dwa machine bloki. Czyli w sumie będziemy mieli cztery. Mamy cztery machine bloki. Potrzebujemy tych generatorów. Teraz jeszcze piec i baterie znowu. Czyli tym razem cztery baterie potrzebujemy. Baterie? Ja pamiętam, jak się robiło baterie. Patrzcie! Tu! Zombie! Lubimy zombie. Cztery baterie. Tu. Boże święty, ale mi ręka lata. Ale to przez to, że jest tak gorąco i mokro. Bez skojarzeń. Dlaczego mam mokrą rękę? Myślałem, że deszcz pada. Mamy baterie, że... Kurde no. Ogar. Potrzebujemy kamień. Po prostu kamień potrzebujemy, żeby zrobić zwykły piec. Cobblestone. Ile? Cztery. Raz, dwa. Czemu się, Defisto, nie przygotowałeś przed odcinkiem? Przygotowałem się, ale nie myślałem, że to aż tyle nam zajmie. Dobra, mamy cztery generatory. Szkła oczywiście nie mam, nie? Mhm. Genialnie. Wow, ale straszna muzyczka. Dobra, to ja lecę szybko jeszcze po piasek. Uj, Jezu. Dobra. Lepiej zostawię to wszystko tutaj. To zostawimy tutaj, to tu. Piasek idziemy zebrać, tak? Pytanie teraz, gdzie ja znajdę tu piasek? Wow. Szkieletełe. Zombiełe, kurde, no. Ale piachu nie ma. Wiem, gdzie jest piach. Oba, spieprzamy stąd. Jeszcze was tu więcej. Taka niby prosta wyprawa po piach, a tu od razu się musi, kurde, rzucać. To są moi fani. Tak, Defisto, chciałbyś mieć tylu fanów. A chciałbym mieć, a bardzo bym chciał mieć, kto by nie chciał. Ja, co? To było latające jajko, widzieliście to? Ja to chyba jakoś wytnę specjalnie. Co to było za latające jajko? Myślę, że 20 piachów by nam starczyło w zupełności. Jak nas wcześniej coś nie zabije tutaj. Dobrze, dobrze. Tak, szkielety. No. O nie, wkurzyłyście mnie. No ty, mendo, mała, głupia. Ja ci pokażę. Dobra, ciebie załatwiliśmy, jeszcze zombiego. To może to jest jakiś... Nie, no to jest zwykłe jajko, a tu jajko tak się tak dziwnie we mnie leciało. To było magiczne jajko zagłady. Dobra, myślę, że tyle nam wystarczy tego piachu. Dobra, wracamy. Miecz w łapkę. Tak dla bezpieczeństwa. O, jeszcze jak eksplorowałem tam jaskinie, to znalazłem także... mob spawner. A mob spawner to się równa. No, dalej, Defisto. Dalej, jak to się nazywało? No, ekspiarkę, tak, zrobimy ekspiarkę, ale to jeszcze mówię w następnym też odcinku. Mamy dużo do zrobienia.
dużo nas czeka, a mało czasu mamy. Piach trzeba przepalić też. Sru. Dobra. Powinien nam się węgiel już tam ładnie zmacerować. Powinniśmy mieć pył węglowy. A pył węglowy to jest kolejny krok do solar panelów. Kurde, jeszcze to tam pracuje? Serio? No, dalej, ostatni. Boże święty, jak jest gorąco! Jestem cały mokry, jak świnia w basenie. Jeżeli co do jeżeli o basenach mowa, widzieliście takie zdjęcie w internecie, taki chiński basen, tam tych ludzi więcej niż samej wody w tym basenie. Ale oni tak tam siedzą i się kąpią, bo jest przyjemnie. Nie wszedłbym nigdy. Spieprzać, dziady, spieprzać. Dzień by się przydał już. Dobra. Teraz tylko szkło potrzebujemy. Szkło potrzebujemy i będzie koniec. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwanaście. Dwanaście, mamy ich osiem. No to co, pójdziemy załatwić trochę tych zombie, zanim nam się tu władują. Spieprzać! What the fuck? Co to za mały... Dobra, nieważne. Bo będzie, że jestem rasistą, a nie jestem rasistą. Jestem tylko defis. Ale bardzo ładnie wyglądają te firanki, przyznacie. Bardzo sympatycznie. Dobra, ile tego szkła? Co to szkło? 12 akurat. I lecimy na dół. Nie przejmuję się wam. Wcale. Dobra. Jedzmy sobie kurczaczka. I zobaczmy, dobra, jak to trzeba... Tutaj, generator, dobra. Chyba damy radę. Ta-ta-tam. Raz, dwa, trzy, dobra. Koal dusty, tak. Przepraszam, koal dust. Trzeba być very English. Because if you are, nie jesteś English, to jesteś kiepski. Czyli co? Czyli żebyśmy mieli wszystko, co potrzebujemy? Jeszcze chciałem tylko zacząć ten... już wiem, że patrzyłem. Ale... Że healthy cable. A zrobimy sobie, na spróbę zrobimy. Tylko dla spróby. Jeszcze byśmy chcieli zobaczyć, wiem, co bym chciał zacząć. Tylko jak to się po angielsku pisze? Coś na w wry. O tak. Wrench. Z brązu. A żeby zrobić brąz, to bym musiał przepalić brąz dust. Fajnie. Nie stać nas na to. Więc muszę się postarać zrobić to porządnie za pierwszym razem. Zrobimy tak i lecimy. Zabierzemy tylko niezbędne rzeczy i możemy iść na górę, zobaczyć, co tam się da zrobić. Będziemy tak. Bad boxy potrzebujemy. Dzwonek do drzwi. Gumel to wywalimy. To nie. To nam się przyda. Kurczaki zostawimy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się jedzenie przyda. Kabli potrzebujemy dużo. Czy stąd coś jeszcze? Chyba nie. Czy tutaj byśmy coś potrzebowali? Nie widzę nic potrzebnego, ale weźmiemy sobie trochę cobblestone, żeby tam się obudować trochę. No dobra, no co? Myślę, że tutaj wszystko zabraliśmy. Tu nam się raczej już nic nie przyda. Jak wygląda tam... Co tam się dzieje? A, same się... A nie, już się palą! Haha, przyszedł dzień. Idealnie. Perfekcyjnie. Jak perfekcyjna pani dom. Świetnie. Dobra. Wyjdziemy tak niekonwencjonalnie tyłem. Niedługo zacznę robić porządnie ten dom. Nie martw się, ale to jest naprawdę dużo roboty, a ja chcę zrobić coś w końcu takiego wow, takiego epickiego, takie żeby było z tym industrial craftowym. No wskocz na tego dirta. Co ten dirt? Odcinek ma już 20 minut. Dobra, to lecimy szybko na tę górę. Jeszcze nie wiem, jak my tam wyjdziemy. I ten, szybko zrobimy małą kopalnię. Kolejne jajko.
latające jajka zagłady. Spadaj. Szkielet. Dobra, musimy tam wskoczyć. Niestety nie mam żadnego dywanu latającego ani innego airshipa. Latającego pojazdu. Tak więc kiepsko będzie. Serio, kilofa żadnego nie wziąłem. Deszcz zaczął padać. Dobra, olejemy deszcz. Olejemy deszcz. Gdzieś tu się to ustawiało. Blb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 l
deszcz, wy tego nie będziecie widzieć. I zaraz wracam. Tyk, tyk, tyk. No serio. Dobrze, moi drodzy, ja wyłączyłem deszcz, wy niczego nie widzieliście, żadnych komend. Tak więc możemy wrócić do robienia naszej elektrowni. Dobra, jesteśmy tutaj na szczycie. Te jajka są jakieś szalone. To jest, myślę, że to jest piękne miejsce na elektrownię wiatrowo-słoneczną. Domek jest tam. Trochę tu posprzątamy. Jesteśmy dosyć wysoko, z tego co się orientuję, jak jest się wysoko, to wtedy elektrownie wiatrowe lepiej działają. Tak więc myślę, że będzie spoko. Dobra, trochę tu tak, kurde, trzeba było zabrać jakąś łopatę albo coś takiego. Ale dobra, nieważne, nieważne. Robimy tylko na próbę, nie? Kabel, mamy kabel. Zrobimy sobie tak, postawimy sobie kabele, kabele. Hop. Nie! Nie wziąłem żadnego kilofu. Fuck! No serio! Serio? Dobra, nie patrzcie! Pisk. Dobrze, już jestem. Mam kilof. Nic oczywiście nikt nie widział. Bo kiepsko by było, jakby ktoś widział, że wpisuje sobie. A. Aha. Dobrze, już jestem. Nikt nic nie widział, oczywiście, bo kiepsko by było, gdyby ktoś widział, że wpisuje sobie na przykład jakąś komendę na game moda. I nagle znikąd mam kilo przerazny. Nie, tego nie było. Nie było. Tak więc nie mamy problemu. Badbox ustawiony. Dobra. I teraz trzeba te windmille postawić. Te windmille. Trzeba ten windmill. Tylko jakby je tak ładnie postawić, bo trochę jak się z tym sam bawiłem, to miałem problemy, żeby dobrze je ustawić. Więc zrobimy tak. Okej, jest pięknie. Czy to będzie pracowało? Nie mam pojęcia, mam nadzieję taką. Głupio by było, jakby teraz się coś... O, działają! Pięknie. Ho, moja pierwsza elektrownia wiatrowa. Z Biedronki. Zawsze marzyłem o tym, żeby wybudować elektrownię wiatrową. Myślę, że każdy człowiek na świecie... Dobra, nieważne. Nie słuchajcie mnie. Nie każdy człowiek na świecie nie marzy o tym, żeby wybudować sobie elektrownię wiatrową. No i ten jeden postawiłem źle. Fuck this shit. Tylko teraz pytanie, czy jak go rozwalę? Chyba wypadł windmill, czy generator. Oczywiście, dlatego nie możemy więcej błędów popełniać. Sru. Dobra, teraz jest dobrze. Energia powinna się zbierać. Zrobimy sobie jeszcze coś takiego. I walniemy sru. Tam i tak tego nie dotknę. Energia nam się zbiera. Okej, okay, pięknie. Teraz zrobimy tutaj to samo. Robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co mi spadło? Co, serio? Kolejne jajko? A, fuck. Chodź tu. Ile to jest? Raz, dwa. Raz, dwa. Zrobimy na razie też trzeci, bo nie wiem, czy mnie potem nie porazi. A to by trochę kiepsko było. Tak, tutaj, tutaj i tutaj. Widzicie, to jest wyższa technologia. Tutaj nie jest tak prosto. Dobrze, jest ustawiony.
Chyba dobrze. Tum, 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 tum. Słuchaliście ballady o cyckach? Wiem, z tego co się orientuję, to Rezi coś o tym wspominał. Po prostu ta piosenka jest tak epicka. Ja cały czas chodzę i są sobie nucy. Calutki czas. Gdybym mógł mieć jakąś pracę, zadowolnie jaką płacę, chciałbym zostać masażystą, robić masaż twoim cyckom. Genialne, genialne, wow! Blisko było. Trzeba uważać, żeby się nie... nie spaść. Okej, okej, okej. Tu nam się też energia zbiera. Tutaj badboxa też jeszcze jednego postawimy. Żeby nam się to w jedno miejsce energia zbierała. I oczywiście solar systemy jeszcze ustawimy. I na tym zakończymy, myślę, odcinek. Później sobie stworzę tu jeszcze jednego... tego, jak on się nazywa? Windmilla. Dobra, energia się nam zbiera tutaj. Tu nam się też energia zbiera. Tu sobie ustawimy tego żelaznego. Okej. Okay. I teraz, gdzie jest środek? Tu jest raz, dwa. Raz, co? Raz, dwa, trzy. Defisto, licz. Dobra. Coś się zepsuło. W sensie źle wyliczyłem. No ale okej, okay. Tego badboxa postawimy sobie tutaj. Tu nam się cała energia zbiera. A ja bym sobie wokół niego też ustawił teraz solar system. Czy jak ja postawię go... Kurde, teraz znowu nie chcę zniszczyć. Ała! Serio? Ten prąd mi poraził? O ty śmieciu mały! Zrobimy sobie tak. Kabla postawimy tutaj. Postawimy kolejnego badboxa. I tu postawimy kolejne solar systemy. No i mówię, nie jestem pewien, czy jak położę go tutaj, czy będzie też działał, czy nie, ale chyba jak położę go na tym... Pięknie, energia nam się tu zbiera. Czy on ją przekazuje dalej? Nie wiem, nie mam pojęcia. Generator. Dobra, myślę, że na tym taka malutka elektrownia. Na sam początek myślę, że wystarczy. Ła. Sorry. Jeszcze deszcz nam się moczył. Dobra, bardzo dobrze. W takim razie. Burza. Ej, ale to by było świetne, jakby były piorunochrony i jak jest burza, to żeby ten prąd zebrać i wtedy by z tego była też energia. Taki mój pomysł. Ja się tymczasem z wami żegnam. Jeżeli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić oczywiście łapki w górę, zasubskrybować kanał, jeżeli chcecie więcej moich filmików. Zachęcam was też do lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku, jest nas już tam trochę. Tak więc myślę, że to jest najłatwiejszy sposób na kontakt ze mną, jakby ktoś chciał. No i co? Ja się z wami żegnam i zachęcam do oglądania innych moich materiałów. Do zobaczenia i pa, pa.